Odwiedź targi książki Empiku. Czekają na Ciebie setki targowych okazji, premiery oraz spotkania online z autorami. Młodych czytelników zapraszamy do Warszawy na pop-up store Rodziny Monet. Nowości szukaj w salonach, na empik.com i w aplikacji, a spotkania oglądaj na Facebooku Empiku. O zwierzętach. Dokładnie. Dzień dobry i dobry wieczór z naszą gościnią Manuelą Gretkowską. Śmiejemy się, że trochę wyglądamy jak w programie o zwierzętach. Dzień dobry, witamy Panią w naszym studiu. Jest z nami Teoś, jeden z dwóch psów, które z Wami mieszkają. Jego siostra jak ma na imię? Bo... Lula. Lula. Więc Luli nie ma, Teoś reaguje. Tak, Teoś, o Tobie mówimy. Trochę inaczej nasz początek wygląda przez to, że weszłyśmy tak z zaskoczenia, więc jeszcze raz powiem dzień dobry i dobry wieczór, żeby było elegancko. Rozpoczynamy nasze spotkanie w ramach targów książki w Empiku. Zanim zaczniemy rozmowę o najnowszej książce Manueli Gretkowskiej, Przeprawa, którą ja tutaj mam w tej wersji jeszcze pierwszej, ale pięknie wydana, też jest prezentowana w naszym studiu. Chciałam powiedzieć, że w ciągu dzisiejszego dnia nadeszło do nas bardzo dużo zdjęć w konkursie, który prowadzimy wspólnie z Orbit i Mateusz, pan Mateusz, bo w sumie nie wiem ile autor ma lat, pan Mateusz jest dzisiejszym zwycięzcą. Czy możemy zaprezentować zwycięską pracę? No to pan Mateusz, myślę, powinna mówić. Mamy tutaj i czytanie, i Orbit, i błysk, który to czytanie powoduje. Gratulujemy. Nagroda i informacja o nagrodzie trafi do pana na skrzynkę mailową, z której nadeszło zgłoszenie. Jutro kolejny dzień targów i kolejny dzień z szansą na zdobycie 500 zł w zakupach, bonu na zakupy w Empiku na 500 zł. Nie przedstawiłam też pani przez to, że tak weszłyśmy od razu z Teosiem, więc właściwie tylko przypominając powiem, że nasza gościnia jest pisarką, felietonistką, obserwatorką życia, czasami pesymistyczną obserwatorką życia naszego, o tym też na pewno dzisiaj porozmawiamy. Dlaczego ostatnio... rozsądek w Polsce nazywa się pesymizmem? Właśnie nie wiem, sama też o tym myślałam, zastanawiając się nad tym, wiedząc, że pewne wątki z pewnością pojawią się podczas naszej rozmowy i potem pomyślałam sobie, że to jest po prostu tak, że jak się prowadzi rozmowę, to ktoś musi przyjąć rolę adwokata diabła i w związku z tym mi przypada ta rola, więc... Adwokatki diabła. Adwokatki diabła. Albo więc diablicy. Być może będę mówiła o pesymizmie, chociaż no, pewnie byśmy się w wielu momentach oceny naszej rzeczywistości spotkały. Jednak zacznijmy od książki, zacznijmy od tej przeprawy, która obejmuje czas, zapisałam sobie to oczywiście, ale teraz muszę ze ściągawki skorzystać, od lipca 2020 roku do listopada 2022. Jak się okazuje, w teoretycznie krótkim czasie może się bardzo dużo wydarzyć lub też inaczej. Właściwie pojęcie krótkiego czasu jest względne. Bardzo wiele i osobistych zdarzeń w pani życiu, w życiu pani rodziny i też jeżeli chodzi o świat, no, z takim rozbłyskiem najbardziej dotyczącym wszystkich, czyli pandemią i tym naszym zaaresztowaniem w domach. Jednak to zdanie, ta książka zaczyna się od innego wystrzałowego zdania, które brzmi: kochanie, sprzedałam nasz dom, co jest faktem. W ciągu, kiedy mąż jadł kolację, nie wiedział, że ten dom odlatuje. Wcześniej złożyła pani deklarację, że jeżeli wybory tak, ale... prezydenckie wygra Andrzej Duda, to wyprowadza się pani z Polski, co potem zresztą niektóre media skrzętnie wykorzystały. Nawet o tym zapomniałam, przypomniałam sobie z pani opowieści, że czekały na lotnisku. Jakby ta fantazja czasami była naprawdę zaskakująca, absurdalna, tak bym to nazwała. W każdym razie rzeczywiście to działanie było takie pokierowane emocjami. Chociaż wydaje się, że życiowa zmiana absolutna. Emocjami i doświadczeniem jednak, bo mam doświadczenie imigranckie i wiem, skąd wyjeżdżałam na azyl polityczny i poczułam atmosferę podobną. To, co pani mówi, że przyjechały telewizje na lotnisko reżimowe, bo cały czas mi się wydaje, że jeżeli nie jest jak za komuny, że człowiek ucieka z walizką w jedną stronę, to jest fantastycznie. Mhm. Nie, demokracja na tym nie polega. Demokracja, nie porównują oni się z demokracją, tylko z totalitaryzmem, mówiąc, że jeszcze nie jest tak źle. Jest fatalnie, bo już nie mamy demokracji, a jeszcze nie mamy totalitaryzmu. Mamy autorytaryzm powoli. Rok 1988 i teraz rok 2020, no tutaj powinnam postawić kropkę, no to też jest... bardzo duży czas pani różnych doświadczeń, tych emigranckich, o których pani wspomniała i o których możemy czytać my z emigranty, ale także pisarskich, kolejnych książek, kolejnych takich momentów, myślę też jednak nadziei, jak zakładanie Partii Kobiet
poczucia, że ma się sprawczość bardzo. I rozczarowań, o których też pani publicznie mówi. Więc czy ta decyzja i to zdanie, które świetnie brzmi na papierze, kochanie, sprzedałam nasz dom, spotkało podobną osobę jak te pierwsze doświadczenia imigranckie, czy też kompletnie inną Manuelę Gretkowską? Nie, to zupełnie już inny świat. Tak jak napisałam, wypierdalam z godnością. To nie jest ucieczka z jednym plecaczkiem i nie jest ucieczka, bo mamy Europę. Ale to, co pani wspomniała, teraz pomyślałam, bo tak się przyzwyczailiśmy, że to normalne, że telewizja za nasze pieniądze gania na lotnisko, żeby ośmieszać ludzi, pokazać, że są śmieszni, bo mówią, że wyjadą i w ciągu godziny nie uciekli, zostawiając wszystko. Ta telewizja i te media ośmieszają Jandę Sztura, artystów, elitę artystów, ludzi kultury, zamiast tę kulturę wspierać. Dla mnie to jest, przyzwyczailiśmy się do tego, nie jest to kabaretowe, że robią takie rzeczy, czy przerażające, tylko wiemy, że tak będzie. Przyzwyczailiśmy się lub też niektórzy z nas wybrali emigrację wewnętrzną, czyli przestali oglądać, śledzić. Ja myślę, że to nie jest emigracja wewnętrzna, tylko zdrowie psychiczne, tego się nie da oglądać po prostu. Zastanawia mnie, czemu złożyliśmy, polska opozycja zaskarżyła sądy pisowskie, natomiast nie została zaskarżone media, które zostały przejęte, telewizja. To jest element demokracji. W żadnym kraju demokratycznym, nie mówię o Węgrzech, tam konstytucja i tak dalej, nie ma prawa szczuć totalnie na część narodu. Do tego nie służą media państwowe. Dlaczego nikt tego nie zaskarżył? Przecież to jest broń w wyborach. Jakoś tak odpuściliśmy walkowerem to, wydaje mi się, niesłusznie. Ja myślałam też krok dalej, bo to, co pani mówi, jest faktem. Natomiast gdyby sytuacja polityczna przede wszystkim, bo od tej tak zwanej woli politycznej, z którą niektórzy czasami brutalnie się zderzają, no właśnie myśląc o tym, dlaczego jakieś sprawy nie zostały podjęte, dlaczego się nie załatwia tego, co wydaje nam się szczerze istotne, a zamiast tego obserwujemy kolejne wojenki. Więc co będzie, jeżeli układ polityczny się zmieni? Czy to, co z mediami publicznymi zostało zrobione, można w jakikolwiek sposób odwrócić? Czy też ochota na rewanż, lub też taki cynizm, że skoro przetarto szlak i można tak jednostronnie pokazywać świat, to teraz pokażemy go z jednej strony po naszemu, cokolwiek będzie to oznaczała, którakolwiek to będzie formacja. Bardzo mnie to interesuje, bo ostatnio coraz częściej trafiam na takie dyskusje właśnie. Próbę namysłu, co będzie dalej? Rewanż? Ale w jakim kraju my żyjemy, w jakiej sytuacji, że jeżeli mówimy o przywróceniu normalności, odwróceniu prawa, przywróceniu czy przywróceniu normalności w mediach, mówimy o rewanżu, odwecie. Normalność nie jest odwetem, jest normalnością. Więc gdzie my żyjemy? Ale ta książka nie jest chyba tylko o polityce, bo to jest dziennik. Staram, to co pani mówiła, że jest ten sposób napisany, bardzo skondensowane historie, staram się pisać tak jak film. Tam nie ma opisów, zjadłam śniadanie, co kupiłam w sklepie. Są zderzenia sytuacji, które tak jak w montażu, jedna podbija drugą. Żeby to się czytało, wartko, bo nie widzę powodu, dlaczego kogoś ma interesować życie jakiejś Gretkowskiej. Naprawdę, nie jestem celebrytką, nie jestem Robertem De Niro. Więc chyba rolą literatury jest tak napisać o sobie, żeby to dotyczyło wszystkich, żeby był paradoks, żeby było coś ciekawego, poetyckiego, interesującego, że jak minie ten czas, bo to jest książka, dziennik, żeby można do tego wrócić, żeby to się nie zestarzało. Bo kiedy czytasz, już nie czytam, ale kiedyś czytałam dzienniki z internowania, z tamtych czasów, to one zniknęły już, to się rozpadło, bo to było tu i teraz, jak dziennikarskie historie. A moja książka nie jest tylko o polityce dziennikarska, bo to się zmienia nie zmieniając. W Polsce się już nic nie zmienia, mimo tylu zmian, bo to jest autorytaryzm. W normalnej demokracji, po różnych historiach, rząd by dymisjonował po takich skandalach, tutaj nic się nie dzieje tak naprawdę. Tak jak w komunie, było nudno, bo nic się nie zmieniało i my idziemy w tym kierunku. Wiemy, że są afery, ale nic się nie zmienia. Więc nie o tym tylko jest ta książka, bo polityka mija. Oczywiście zjawiska niepolityczne,
a interesowała też mnie, akurat się tak zderzyło w tej książce, i COVID, to jest końcówka COVID-a, i wojna, że dotknęła moją rodzinę w jakiś sposób, bo jest polsko-ukraińska od pewnego czasu. Człowiek tego nie planował. Budzi się nagle wojna i ten świat się całkiem zmienia w tym wszystkim. Nie napisałam o tym, bo to jest ostatni czas, kiedy tydzień temu, dwa, to młode małżeństwo jedzie na Ukrainę, bo jedna osoba zginęła, a właściwie pod bomby z niemowlęciem, bo jest taki zwyczaj na Ukrainie, śmierć jest ważniejsza, trzeba być na pogrzebie. To są rzeczy smutne, paradoksalne i przedziwne, które nie mają prawa się zdarzyć, najwyżej w kinie, ale w życiu tak jest, że człowiek, który zginął, miał poczucie humoru olbrzymie i przychodzą na grób następnego dnia, a wielkie wieńce, kopa wieńców, i na ten sam szczyt tych wieńców, to w przyrodzie się nie zdarza, bo mieszkam w lesie i znam zwierzęta, wypełzał z grobu kret, wszedł i zdechł na czubku. Także też przedziwne dla nas zwyczaje, które tak skompresowały się też przez tą wojnę, byśmy tego nie znali, w pogrzebach w Polsce tego nie ma, kiedy idzie wszyscy żałobnicy, kilkaset osób, batiuszka, pop daje jednej z osób chleb i ręcznik. Akurat to był mój siostrzeniec z Polski, nie miał pojęcia, o co chodzi, wziął to, a potem wszyscy wycierają ręce po pogrzebie w ten chleb i jedzą, w ręcznik, ręcznik. Jedzą ten chleb. To są rzeczy, których no, scenarzysta by nie wymyślił, tak jak w tym życiu. Wiem, że w tej książce są takie zdarzenia, ale mówię o tym, co już się nie zmieściło, a jest kontynuacją. Tak, i wracając do dziennika, jakby też nie było absolutnie moją intencją sugerowanie, że ten początek, który po prostu jest a propos filmu, jest właśnie początek jak z genialnego, akcji. Tak, jak z genialnego filmu początek akcji, trzęsienie ziemi i potem będzie jeszcze bardziej, otwiera wiele tych płaszczyzn. Polityczna jest być może rzeczywiście tą, która najszybciej przeminie i być może wielu bohaterów, którzy się tu pojawiają, w ogóle nie będzie zapamiętanych przez historię. No, ale oby. Ale te życiowe i te, które dotyczą też możliwości dzięki obcowaniu się dziennikiem własnym, ale i moim, jeżeli chodzi o patrzenie na to, co pani zdecydowała się opublikować, jest właśnie ta perspektywa czasowa. To zawsze dlatego też chciałam powiedzieć na samym początku, że wydaje się, że to nie jest długi okres, a jednocześnie naprawdę dużo może się zdarzyć. To inna epoka. Okres nie, ale inna epoka. Inna epoka, tak. Mhm. I wyznaczają to i zdarzenia ogólnoświatowe, i zdarzenia w naszym takim planie codziennym. No a wydaje mi się właśnie, że zmiana domu, niezależnie od tego, czy jest on dworkiem, czy on jest mieszkaniem takim, na jakie nas stać, jest po prostu jakąś rewolucją, taką jak trzęsienie ziemi. Oczywiście przyjmuję perspektywę osoby, która nigdy nie musiała z torebką prosić o azyl i uczyć się we Francji wszystkiego właściwie od początku, jak się poruszać w tym świecie tak innym, ale nadal wydaje mi się to zmianą, no, kalibru nieosiągalnego, jeżeli chodzi o wyobraźnię. I potem obserwując to, co się dzieje, kolejne wasze wybory, no bo chyba trudno mówić o pani wyborach, bo jest to cały czas rodzina, którą też możemy z tej książki wyczytać. Myślałam o tym, że jest ogromna pokusa, żeby pójść pani śladem. I to nieprawda, że w tym dzienniku nie ma też takich momentów, w których jecie albo nie robicie takich rzeczy, bo ja po tej książce próbować się koniecznie chciałam wszystkich herbat, którymi można... A to były smaki krety. Można się upijać właśnie w kolebce cywilizacji, czy też myślałam o tym, jak rzeczywiście mogą smakować desery z zielonych fig i tak dalej, bo no, daleko od Polski ta zmysłowość dostępna na wyciągnięcie ręki staje się bardzo istotna. Nie ma tego domu, ale są dwa inne i właśnie do tego zmierzałam, być może przy długim wstępem. Budowanie domu tak tradycyjnie miałoby nas zakorzeniać i mówić, że podjęliśmy taką super istotną decyzję o tym, gdzie będziemy żyć. Czy w pani przypadku tak rzeczywiście też jest, że dom znaczy więcej niż tylko przestrzeń, w której możemy bezpiecznie schronić się przed światem, którego nie chcemy w tym momencie oglądać? Ja jestem trochę rozjechana chyba, bo myślę, że żeby tworzyć, pisać, robić sztukę, nie można być tak w sobie jak kolumna, tylko trzeba być trochę rozjechanym, żeby złapać trochę świata, potem wrócić do siebie,
ale nie być takim monolitem tożsamości. Więc dla mnie luksusem, tak myślę o dzieciństwie, to nie jest, że ktoś się wychował w willi, w apartamentach, w bogactwie, bo kasę można zarobić. Tak czy inaczej stracić, zarobić, to nieraz nie zależy od nas. Natomiast tym luksusem są uczucia i miłość. Tego się nie zarobi, nie nadrobi. I ludzie, którzy są wychowani albo otoczeni uczuciami, ciepłem, miłością, to jest największe bogactwo, z którym idą w życie. I dla mnie dom, nieważne czy ma dwa piętra, jedno, jak wygląda, no żeby było wygodnie, jasne, ale to są uczucia, które je meblują nas, bo wszystko inne jest pochodnym tego. A te domy to też nie tak jak dawniej, że człowiek wyjeżdża, koniec, i do Europy, a Polska jest nieosiągalna. To jest tak jak kupienie domu na Mazurach tak naprawdę, tylko z większymi problemami, bo to jest Grecja. Może we Francji łatwiej się kupuje apartament, dom, cokolwiek. Natomiast dziwi mnie ta cała afera, że wyprowadza się ktoś, rzuca Polskę. Żyjemy w Europie. Jak większość Europejczyków, mamy możliwość mieszkać w kilku krajach naraz, tak jak dawniej w różnych miastach. Nikt nie robił afery, że może o Pilchu, pisarzu, że przeprowadził się z Krakowa do Warszawy. Było głośno. No ale to Kraków, jak można porzucać stolicę królewską? Ale to teraz tak wygląda. I to opisuje właściwie też o cenach. To nie jest rzucenie całego dobytku życia. To jest cena kawalerki czy jakiegoś chatki na Mazurach. Myślę, że ten cały dramatyzm jest troszkę na innym poziomie, ale być może mamy wspomnienia z dawnych czasów i tak to wygląda trochę. Ale jednak kupowanie domu, nie dotykając go, nie wąchając i wchodząc do siebie po raz pierwszy, wtedy, kiedy się go ogląda, kiedy już wszystkie formalności zostały podpisane i znało się właściwie pewne wyobrażenie, czy też to, co na podstawie opowieści innych można było na ten temat wiedzieć. Kupienie domu, no bo tak rzeczywiście ten dom, w ślepo został ten dom kreteński kupiony. Kupienie domu, który potem... Bo był COVID i nie można było swobodnie podróżować. No ale też to, że ten dom potem cały czas uchyla jakieś tajemnice. Okazuje się, że kolejne osoby mogą w nim odkryć pomieszczenia za pierwszym razem. To maleńka chatynka. Nieodkryte. Więc jakby ten dom jednak staje się czymś takim, no znowu, świetnie, że trafia na panią i że dla pani będzie to też wykorzystane w książce i no, wydawać się będzie, że to wręcz podkręcone troszeczkę na potrzeby literatury, a jak rozumiem, nie. Że nie, to jest literatura faktu. To jest literatura faktu. Faktów kreteńskich. Kiedy się wchodzi z takiego domu, który się widziało tylko w aparacie fotograficznym, jest lato, gorąco, to człowiek myśli, Boże, pięknie, jak hotel. Ten hotel jest mój. Jak hotel, no właśnie. Bo to jest miejsce obce kompletnie, ale widok jest najpiękniejszy, myślę, i najważniejszy, bo żyje się na zewnątrz. A chodzi o to, żeby w mieszkaniu był chłód, on jest z kamienia, malutki, na pewno mniej wygodny niż w Polsce, a to wszystko otoczenie i to jest piękne. I też ta możliwość decydowania o tym, gdzie w danym momencie się jest. I to taka... Tak, jest to bardzo wygodne, jeśli można. No ale to mieliśmy w COVID-zie, czy jestem na balkonie, czy jestem w innym pokoju, te słynne balkoningi, to wszystko zależy od sytuacji. A Kreta to jest zupełny przypadek, tak jak opisuję, to nie było planowane. Prędzej Szwecja, bo bliżej i związani byliśmy ze Szwecją. I to też myślę nie było przypadkowo. Ja nie miałam pojęcia o Krecie, nigdy tam nie byłam, byłam na innych wyspach. A nagle się okazuje, że to jest kolebka cywilizacji europejskiej. Najstarsze miasto w Europie, wydaje mi się, że najstarsze, bo Chania 4000 lat ma, Rzym ile przed, 4000 lat przed Chrystusem. Rzym ile? 1000 myślę, nie więcej, nawet mniej niż przed Chrystusem był zbudowany. I ta przyroda, która jest, to jest samowystarczająca wyspa. Nie dziwię się, że pierwsza cywilizacja grecka tam powstała, bo kiedy przypłynęli Minojczycy, to musieli być zachwyceni. Tam było wszystko. Ta wyspa się nie zmieniła. Miód, ryby, oliwki sprowadzili. I to jest ciekawe. Gdyby nie ta
kultura pierwsza, nie byłoby w ogóle tego, co uważamy za Morze Śródziemne. Przyroda, coś przypominało mi bardzo Kalifornię, nawet te popękane po trzęsieniach ziemi historie i kultura. Zupełnie przypadkiem trafiłam na jedną z książek o starożytnej Krecie i to zmieniło mój punkt widzenia z wyspy raju, z tymi pięknymi malowidłami, które znamy, topless, akrobaci, książę z liliami, te freski z Knossos. Nagle powoli się widzi jak gdyby cień tego i drugą stronę, że tak jak starożytny Egipt, to nic strasznego. To dla nas była kultura śmierci, z naszego punktu widzenia. Zupełnie inny ciężar tego, też piękny. A Hania jest dlatego zachwycająca, to miasto portowe przypomina Wenecję. Nie dziwię się, że Wenecjanie tam się osiedlili, kochali to miasto, zostawili mnóstwo zabytków. O Wenecji pani pisała, więc... Pisałam przewodnik o Wenecji. Tak, stąd. Bo kiedy się stoi w Wenecji, może najlepiej na dachu albo na placu Świętego Marka, kiedy się wjeżdża na wieżę windą, to nagle się widzi tak, laguna może, ale widzę Alpy białe, ośnieżone. Dachówki ceglane i białe Alpy i morze. I tak jest w Hani, kiedy się stoi na takim placu. Morze cudowne i w tle góry. Budowle weneckie, oczywiście też tureckie, przepiękne kolory różowe, dziwnego meczetu. I w Hani to jest cudowne, że to nagromadzenie 4000 lat powoduje, że kompletnie nieregularne są ulice i nikt nie wie nigdy, co będzie za rogiem. To jest jakby ciągle prezent się dostawało. Takie są piękne miejsca. Ostatnio chyba na Instagramie dałam, ktoś zużył buty, takie małe kozaczki zamszowe, to wsadził w to drzewka szczęścia. Obok przepiękne werandy potureckie, oszklone, kolory. Albo wchodzi się do hotelu, restauracji, nawet nie wiedziałam, tam jest hotel. Obok parę metrów w dół, jak w Krakowie, bo to się nabudowuje, kaplica, a w tym hotelu szkło. Pod spodem ruiny rzymskie, basen, zasłonięty tylko taką firaneczką, żeby goście z restauracji nie podglądali. Albo parking, wydaje się, że takie ruiny. Grecja to ma specyficzne, Kreta zwłaszcza, ale Grecja. To wszystko wygląda na niedokończone, bo widzimy ruiny, które są zniszczeniem, a nowe budynki są niedokończone. No to zdaje się, też wynika z przepisów, prawda? Tak, że mniej się płaci podatku. Mniej się tak. płaci. Więc to tak, jedno łączy się z drugim. Natomiast zaszokował mnie jeden parking. Przypadkowo się dowiedziałam historii. Można przechodzić parę razy o tym nie wiedzieć, rok, dwa, że w tym miejscu, samo centrum miasta, tak jakieś zadaszenie z plexiglasu, murek, a tam są odkryta hala 10 na 20 metrów z czasów minojskich, gdzie składano ofiary ze zwierząt i z ludzi. I prawdopodobnie zostało może trzęsienie ziemi, było czaszka młodej kobiety, bo my zapominamy, chociaż znamy Homera, że składanie ofiar z ludzi w starożytnej Grecji, to była no, właściwie codzienność. Nie traktowano tego jako barbarzyństwo. A mi się wydaje, przepraszam, taki przeskok ze składania ofiar. Możemy teraz uważać, że to jest przerażające, tego nie wolno robić, ale my się zachowujemy podobnie. Składamy w ofierze, bo myślałam o Agamenonie, który Figenie składał w ofierze, czy Abraham Izaka. My też składamy nasze dzieci w ofierze, nie, że jakiś Bóg nam mówi, że mamy to zrobić, musimy to zrobić, ale często nałogi, alkoholizm, różnego rodzaju problemy, one jak gdyby nakazują, czyli powodują nami, że unieszczęśliwiamy nasze dzieci, tak jakbyśmy składali w ofierze. I potem to się ciągnie pokoleniami. Także ta mitologia, można ją przekładać na język współczesny, to nie są tylko zabytki. A Knossos jest powalające. Jeżeli ta książka, o której pani wspomniała na samym początku, to Tajemnica Krety, to Wunderlicha już wciągnęłam na swoją listę. Zresztą ja dlatego też lubię czytać dzienniki, w ogóle lubię czytać książki, w których
Czasami oczywiście, powiedziała Pani, literatura faktu. Myślę, że czasami górę bierze literatura, czasami rzeczywiście jest to literatura faktu. Albo poezja. Albo poezja. Różne detale lubię sobie wynotowywać i sprawdzać potem na własną rękę, i ten Wunderlich na taką moją listę trafił, bo też myślę, że no, oczywiście, że mamy do czynienia, dziennik odzwierciedla autorkę w tym przypadku, i to Pani filtrowanie przez doświadczenie kultury, przez literaturę, przez filozofów jest bardzo, bardzo pociągające. I nie dlatego, że chciałabym jakoś dręczyć nas Polską, czy koniecznie wracać do jakichś polskich tematów, ale no, jasne też jest, że ojczyzna, przywiązanie, to wszystko bardzo nam próbowano wpoić i wiele lat do tej pory w szkołach jest wpajane. Jak w tym kontekście sytuować poczucie właśnie takiej polskości, która ma prawo wybierać sobie miejsca, ma prawo być równie u siebie na Krecie, jak i w jakimś do wyobrażenia miejscu. Niech to będzie Kalifornia, gdzie się nie dokopiemy do piwnic starożytnych, gdzie wszystko będzie z dykty, ale też będzie ciekawie wyglądało. Czy to jest jakiś wmówiony nam kompleks przez wieki, że my tylko tutaj u siebie, w tej ojczyźnie, tożsamość swoją odczuć możemy? Trochę aż język zmieniłam na Gombrowicza i szyk mi się poprzestawiał. Znaczy ja nie za bardzo, to język tożsamość to jest język ludzi urodzonych w latach 20. XX wieku. Tożsamość. To nie nasze czasy, tak? To nie są nasze czasy. W ogóle w psychologii pojęcie tożsamości się zmieniło. Mamy się rozwijać, a nie obudowywać twierdzą tożsamości przeciwko wrogom, narodu, bo to się też z tym wiąże. Jedno nie wyklucza drugiego. Można czuć się sobą, kompletować siebie. Właśnie to jest ta otwartość, że kompletujemy siebie przez całe życie. Niektórzy uważają, że mają ten rdzeń, wiedzą, kim są i się nie zmienią. O, wspaniale, a inni szukają. Ja lubię być za granicą, lubię nie znać języka, bo wtedy zupełnie inaczej pracuje umysł. Nowe krajobrazy, to jest, człowiek jest jak na haju, musi uczyć się. I bardzo lubię, tak jak nasz prezydent wybrany, kiedy się dowiedziałam, że wybrany, uciekałam przed nim, w cudzysłowie, to odkrywamy siebie, nie wiemy, kim jesteśmy, więc mówienie moja tożsamość, gratulacje, nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest istota człowieka, czym jest polskość, czy to są pierogi, chleb, czy język, czy nawyki jakieś, czy wspólnota, czy... Dla mnie to jest bardzo otwarte i dlatego podróże, dlatego jestem tak otwarta na wyjazdy do różnych krajów, mieszkania tam, może lepiej poznaję swoją polskość. Bardzo się cieszę, kiedy wracam z wyjazdu do domu. Inne powietrze jest w Polsce, wilgotność, przez porównanie. Bycie Polakiem przez porównanie też jest fajne, a nie przez okopy Świętej Trójcy i przedmurzcze chrześcijaństwa, tak uważam. Nie można wiedzieć, kim się jest, nie wiedząc, kim są inni, bo wtedy zamykamy się w jakiejś ksenofobicznej skorupie. Wręcz przeciwnie, powinniśmy wiedzieć, jak wygląda świat i Europa. I kim jest inne, to inne, każdy, tak. Kto spróbował, potwierdzi, że no, nic tak nie leczy z wszelkich nietolerancji, stereotypów, jak kontakt z tymi właśnie, których się nie zna i postrzega ich, wkładając do jakichś szufladek. A emigracja przedłuża życie, moim zdaniem. Czy emigracja wyjazd? Przedłuża życie? Tak. To muszę sobie też zapisać. Naprawdę, wyjazd, nawet nie emigracja, wyjazd, bo żyjemy dwa razy. To, co widzimy, to jesteśmy my. My wiemy, kim jesteśmy, jakie mamy przyzwyczajenia i kompletnie inny świat jednocześnie. Takie dwie ścieżki się nakładają. Póki nas inny kraj, miasto zadziwia, zaskakuje, to są dwie ścieżki, takie nagraniowe w umyśle. I przez to mamy dwa w jednym, myślę, i przez to żyjemy dłużej, ciekawiej. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się, że wiedza jest dostępna. Na pewno jest dostępna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a jeżeli korzystamy z tej dobrej przestrzeni internetu. I teoretycznie przynajmniej jest szansa, żeby żyć na świecie na własnych warunkach, czyli nie dlatego, że od razu schodzimy na najtrudniejsze, czy też najgorsze z perspektywy niektórych zawody, że lekarz sprząta. Często, no to chyba jeszcze przez te wspomnienia właśnie z przymusowej emigracji przed 89 rokiem, tak też myślano, prawda, że jest to rodzaj poświęcenia, że trzeba zrezygnować z tego, co się miało tutaj, na przykład związanego z edukacją, czy z jakimś
statusem społecznym tak na rzecz, no ale to było rzeczywiście dawno. Zupełnie inny świat, jak byśmy mówili o II wojnie światowej, ale to, co pani mówi o dostępie do internetu, do wiedzy, wydaje mi się, że częściej problemem jest nie to, że komórki w mózgu i układ nerwowy nie funkcjonuje tak szybko, jak powinien, tylko internet. I to zaczyna być wtedy problemem. Ale jednocześnie trzeba z tym, no ja też nie znalazłam odpowiedzi. Moje dzieci są młodsze od pani córki, chociaż moja córka ma na imię Pola, tak jak pani. I szczerze mówiąc, wychowując ich już w czasach nieustannego bombardowania informacjami o tym, jak groźna jest ta przestrzeń internetu, jak trudne jest to, co ich tam spotyka i jak bardzo rodzice nie mają na to wpływu i kontroli, nie znalazłam jeszcze rozwiązania, jak sobie to poukładać, jak sobie z tym poradzić i czy w ogóle mogę rzeczywiście mieć wpływ na tak naprawdę dziecko, chociaż no cały czas oczywiście jeszcze mam nadzieję, że takie coś może się wydarzyć. Chciałam zadać kilka takich pytań, które... Póki nie mamy internetowych dzieci, tylko realne, to myślę, że damy radę. Póki nie mamy dzieci z AI, teraz wszystko może się zmienić. Chciałam zadać kilka takich pytań, które mogą otwierać jakieś tematy, ale nie muszą, jeżeli na przykład nie będą w jakiś sposób poruszały czegokolwiek w pani, to po prostu mówmy dalej i idźmy. Następne pytanie. Następne pytanie, dokładnie, jak w teleturnieju. Czy ta wolność, o której dużo się mówi, ta wolność, której akcent ma się przenosić do środka, że od niej się zaczyna, no nie będziemy tutaj przywoływać tych wszystkich haseł, myślę, że ludzie czytający i interesujący się światem wiedzą, o co chodzi. Czy można ją jakoś skutecznie poszerzać? Czy pani znalazła dla siebie przez te wszystkie lata takie skuteczne metody, jak nie dać się ścisnąć, jak nie dać się uwięzić w stereotypach myślenia, w jakichś powtarzających się ścieżkach życia? Kiedy ja patrzę na panią z zewnątrz, myślę, że się to pani udało, więc jakkolwiek ta ocena może być oczywiście mylna. Jak dbać o tą wewnętrzną wolność? Czym ją karmić? Nie mając dostępu do słońca Krety. To mówimy o wakacjach, a wolność to niekoniecznie wypoczynek. Nie wiem dokładnie, o co jestem pytana. O tym nie wiem. Nie rozumiem pytania, po prostu nie odpowiem, bo nie rozumiem. To idziemy dalej, czy tłumaczyć? Jak karmić wolność? No, to jest nie, jak ją poszerzać, jak o nią dbać? Właśnie to jest naturalne, czy już nie jest? Ale wolność ma wiele wymiarów. Jest wolność polityczna, której nie mamy, a jest wolność wewnętrzna, której nam nikt nie zabierze. Nie za bardzo rozumiem pytania. Pielęgnowanie tej wolności wewnętrznej, no myślę, że to jest... postawię kropkę, ale myślę, znaczy że... robienie tego, na co ma się ochotę, to co nie. się czuje, bo to jest wolność. Robię to, co jest zgodne ze mną, a nie z tym, czego ode mnie oczekuje świat. To chyba jest wolność. A jak w takim razie, tak właśnie rozumiejąc wolność wewnętrzną, nie ulegać frustracji, kiedy ona się ciągle rozbija o ograniczenia, które przychodzą z zewnątrz? Nie mogę robić tego, co chcę jako kobieta, bo moje prawa są nieustannie ograniczane. Aha, mówimy, bo wolność ma wiele, wiele poziomów. Tu mówimy o politycznym aspekcie, no bo wiadomo, że to, co stało się z prawami kobiet, to nie jest kwestia pogody i klimatu zmiennego, tylko polityki. No, przepraszam, ale od tego zaczyna się moja książka. Wypierdalam godnie, bo już nie daję rady. Nie daję. Nie potrafię się z tym pogodzić i nie będę mówiła recept, że nie będę czułą przewodniczką, sorry, nie daję rady i nie widzę powodu, dla którego mamy to znosić, ani łagodzić tych kantów, które, no, to jest teraz wybory jesienne, być albo nie być, myślę, dla demokracji w Polsce i dla nas. A co jeśli przegramy? Nie mam odpowiedzi, bo jej nie ma. Nie ma, nie żyliśmy jeszcze w kraju, znaczy żyliśmy, tylko na innych zasadach. Nie widzieliśmy, jak on destrukcyjnie działa na nas, już działa. A co będzie w następnej epoce? Nie wiem, nie potrafię dać odpowiedzi. Moją odpowiedzią była ucieczka, bo wyćwiczyłam już wiele rzeczy,
wiele możliwości i działania, i wyjazdu, i buntu. Nie wiem. I sama nie wiem, co zrobię. Tak. A... Nie będę się wymądrzać. Ja absolutnie tego nie oczekuję od pani, bo wiem, że tych recept po prostu nie ma. A na pewno nie można w tym przypadku generalizować, bo nie ma takich, które działałyby i były skuteczne dla wszystkich. To, co jeszcze chciałabym bardzo zapytać, ale nie wiem, czy to nie przekracza jakoś takiej bariery intymności w rozmowie, ale jeżeli przekroczy, to myślę, że pani spokojnie powie, że nie chce o tym mówić. Wolność jest najbardziej intymną rzeczą, więc chyba nie przekroczy. Nie przekroczymy. To relacja pani z pani mężem, która oczywiście, no, czytamy dziennik, więc także jest na tych kartach. Obserwujemy ją nie po raz pierwszy w książce. Można o was też poczytać. Pełna czułości i pełna jakiegoś takiego zrozumienia, nawet w tych momentach, w których rozbiegają się wasze potrzeby, czy też takie zwyczajne sympatie, kto lubi dzień, kto lubi noc, kto lubi ciepło, kto lubi zimno. Nie zapytam o receptę, bo nie jesteśmy w magazynie dla kobiet, bo też pewnie powiedziałaby pani, że to bardzo zależy od każdego. Natomiast chciałam zapytać, czy pani docenia to, że to jest bardzo wyjątkowa relacja? Nie w takim romansowym znaczeniu, tylko w tym takim głęboko ludzkim. Coraz bardziej to doceniam. Coraz bardziej, będę patetyczna, ale każdego dnia doceniam. Kiedy się budzę i widzę Piotra, się zmieniamy. I kiedy zasypia, też go widzę. I widzę go malarsko, jakie obrazy mi przypomina. Też ten dystans, mamy 30 lat prawie za sobą, to jest dużo, ale ten czas z przodu, który zmniejsza się, to też powoduje to ciśnienie zachwytu. Może bym nie była do niego, nie jestem przymuszana, ale to jest to ciśnienie czasu, które idzie z drugiej strony, z przeszłości i wiemy, że jego jest dużo mniej niż to, co przeżyliśmy. A więc jest taki cukier do kawy. A piankę sami ubijamy tej radości. Pewnie, że tak. I w momentach złych, które już mamy dystans chyba coraz większy. Nie to, że jest cudownie, pewnie, że nie. Nawet dzisiaj się sprzeczaliśmy, ale wiemy co będzie, więc dlaczego to robimy. Jest łatwiej. Ale też mieliśmy taki przełom. To nie ma związków idealnych. Czytałam ostatnio biografię Kory, bardzo piękną, która się pokazała na rynku. To był bardzo ciekawy związek. Nasz jest o wiele prostszy, ale też miał swoje wyboje i myślę, że to jest konieczne. To jest jak świadectwo dojrzałości, taki próg. Albo wtedy jesteśmy razem i sprawdzamy, czy ma to sens, czy nie. I to w ten sposób. Cenię Piotra jako partnera, jako ojca, nie tylko Poli. I jako fotografa, on wpadł na ten pomysł. Że tak, okładka jest autorstwa Piotra. Nie wiedziałam, że mnie fotografuje. Zdjęcia, które są też w środku, nie będę ich pokazywała do kamery, bo zachęcamy, żeby każdy wziął książkę do ręki, ale też on trochę tak jakby patrzeć na to jego spojrzenie na panią. A Piotr jest na ostatniej stronie w klejce, na tamtej drugiej. O, tutaj. O zachodzie słońca to pani zdjęcie tym razem, tak? Tu podskakująca pani, a tutaj... A tu siedzący pan. Pani podskakuje, a pan siedzi. Pan czekający na przyjście swojej kuny? Co tam do was przychodzi na krecie? Kuny Zuridy, tak. Kuna Zurida. Nie byłam zazdrosna o kunę Zuridę, ale opowiadał Piotr, bo pierwszy raz widział tak piękne zwierzę, z takim zachwytem jak co najmniej o potencjalnej kochance, ale to jest miłość do zwierząt. Tak, miłość do zwierząt. Teoś zasnął w tym czasie, nie wiem, czy go w ogóle widać. On czuwa i pilnuje. On tak, no wygląda jakby spał, ale rzeczywiście może nasłuchuje, wyszedł z kadru w każdym razie, ale jest tutaj i jest bezpieczny. Jaka zachodzi relacja pomiędzy książką i tym oczywiście efektem, który też jest pani współpracą z redaktorką, a tym, co tak na bieżąco publikuje pani w mediach społecznościowych? Teraz zdaje się, że planuje pani odpalić YouTube'a, czy już został odpalony ten kanał? Ten YouTube był i teraz wróciłam. Wrócił, tak? Tak. A to było o tyle łatwiej pisać może, czy łatwiej. W tym też jest Newsweek, do którego pisałam. I to są takie przerwy polityczne.
Zrobiłam notatki, część z Facebooka, więc to wyznaczało też rytm, a część rzeczy, których nigdzie nie było, bo były i osobiste, i przypominały się mi. Więc to, ja wiem, że on musiał się skończyć, ten dziennik, i jest obcięty. No ale bo, ciąg dalszy nastąpi, tak? Bo prosiłam kończy. Właśnie redakcję, redaktorki, żeby jeszcze dodać po zamknięciu książki. I dziewczyny powiedziały, Agnieszka Rząca, Agata Pieniążek, Manuela, to trzeba w pewnym momencie zamknąć. No i jest ucięte, a chciałam dalej. Następne będą powieści. Ja mam taki płodozmian, trójpolówkę. To jest, nie wiem, piąty dziennik, szósty. Może to jest ciekawe, bo pierwszy dziennik to był my z Jest emigranty, czyli studentka kończy studia, z niczym ucieka do Francji na azyl polityczny. Potem Polka. To był 91 rok, jeżeli chodzi o wydanie. Naprawdę to jest taka przestrzeń. Tak, 30 lat chyba, więcej. Mm-hmm. Potem Polka, czyli wyjazd do Szwecji, narodzenie Polki, jakieś nadzieje na nową Polskę. Europejka, obywatelka, zakładanie partii. To był rodeo polityczne. Jeżeli kogoś interesuje polityka, z drugiej strony to jest dobra książka, żeby to poznać. Potem była kosmitka, z Kalifornii wróciła. I wydaje mi się, że to jest kolejny dziennik, taki obraz kobiety współczesnej, Polki, od bardzo wczesnej młodości, podejrzałość, poszukiwanie wolności. To, co pani mówiła, nie znam recepty. Te wszystkie książki są poszukiwaniem wolności. Wolności od polityki, ucieczka z komuny, wolności kobiety, kiedy rodzę dziecko i próbuje się połapać w tym świecie, wolności artystki. A to jest poszukiwanie wolności. I ja nie skończyłam pisać tych dzienników i nie mam definicji, może dlatego. Kiedy ją znajdę, to powiem, ostatnia kartka, klaps, wiem, czym jest moja wolność. Ale na to mam nadzieję. Właśnie, że jeszcze to trochę potrwa. Też nie ma gwarancji, prawda, w tym poszukiwaniu. Absolutnie. Nie ma. Na całe szczęście. Życie jest ciąg dalszy, nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi zatem, więc zakładam, że następnym razem spotkamy się przy okazji książki, która będzie miała jakieś historyczne elementy, jakaś bohaterka się pojawi, jak poprzednio. Opowieści? Tak. Sztuka ma tak się do rzemiosła, że człowiek nie wie, co będzie, co go zainspiruje, o czym będzie pisał. Jak coś chwyci, to wtedy idzie fala, więc jeszcze nie wiem. Jeszcze nie chwyciło. Nie chwyciło. Jeszcze nie ma tego momentu. To w takim razie bardzo dziękując za rozmowę o przeprawie. Polecamy ją wszystkim czytelnikom. Manuela Grzetkowska była naszą gościnią. I Teoś. I Teoś też był naszym gościem. I pozdrawiamy jego siostrę, której tutaj z nami nie ma. I w ogóle teraz od razu myślę o tych kotach, które są na Krecie. Czy ktoś się karmi, kiedy was tam nie ma? Kiedy przyjeżdżamy, bo my akurat te koty, które są na zdjęciu tutaj, jako kocięta zastaliśmy. Po pewnym czasie, to minęło pół roku, potem rok, one wyrosły na całkiem piękne, zdrowe koty. To nie jest tak jak w Polsce, bo jest ciepło w miarę. Dostęp do wody. One są karmione. Tak jak ta kuna. No, wydawałoby się, co ona może jeść? Ona je winogrona. Tam mnóstwo gryzoni biega. Na szczęście kuny nie zjadły. To jest taki ekosystem, ja nie wiem, szczęścia i radości, bo to jest okrutne na pewno, ale nie jest tym kotom źle. W przeciwieństwie do Polski, gdzie jest bardzo zimno i te koty żyją krótko z powodu chłodów gdzieś tam po piwnicach dzikie, ale te nie. Oczywiście byłoby fajnie, gdyby tak się nie mnożyły, ale są urocze, witają nas. Tak jak chyba napisałam, czekają na tych idiotów, co będą karmić. I tak przychodzi ich coraz więcej, mruczando. Najpiękniej jest, jak mruczą wszystkie. Potem się pakują do mieszkania. Tak, są bezobciachowe kompletnie. Nie mają też zachowań kotów dzikich. Niektóre mają dystans, ale to nie są koty dzikie. Wiedzą, jak ująć człowieka. Tak, doskonale. Koty rządzą ludźmi, wiem coś o tym, też żyjemy z kotem, który po prostu pewnego dnia wszedł, został. Długo trzeba było szukać, jaka karma go satysfakcjonuje, ale udało nam się w końcu po poszukiwaniach. Właśnie, może żeby pocieszyć, karma. To są koty, jak napisałam, które karmę suchą owszem, ale wolą mokrą.
No więc to chyba świadczy o, jak są próbowały głodne. Z różnych. Tak, są bardzo wykwintne koty kretańskie. To ostatnie pytanie, dlaczego nie można jeść dzikich fig, tych, które spadają, dlaczego ich nie można zjadać? Nie zapytałam, bo to było jak w raju. Nie jedz z tego owocu, kiedy mi powiedziała znajoma, nie jedz dzikich fig. Może tak jak dzikich jabłek, bo są jakieś kwaśne, niedojrzałe. Nie, zapytam, dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Nie, to nie, nie jem. O, to bardzo pasuje do naszej rozmowy. Nie, to nie, to nie jem. Nie, to Manuela nie. Gretkowska była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani Agnieszka. Może umrzesz, jak zjesz. Nie wiem. Właśnie, może jakiś... Jak w raju. Odwiedź targi książki Empiku. Czekają na Ciebie setki targowych okazji, premiery oraz spotkania online z autorami. Młodych czytelników zapraszamy do Warszawy na pop-up store Rodziny Monet. Nowości szukaj w salonach, na empik.com i w aplikacji, a spotkania oglądaj na Facebooku Empiku.